Kościerzynie różnorodną ofertę wystawienniczą i handlową zaprezentowało prawie 100 wystawców. W przeważającej mierze dotyczyły one ziemniaka i jego uprawy, ale nie zabrakło też innych gałęzi rolnictwa. Oficjalnego otwarcia Kościerzyńskiego Dnia Ziemniaka dokonała wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl. Ziemniaki to 1/4 produkcji rolnej naszego województwa. Nie dziwi więc organizacja takiego święta. To jest bogactwo. To jest coś, co napędza wiele gospodarstw. Żyją gospodarstwa w gminie Wróble, Warta, Błaszki, Sieradz. Więc o tym ziemniaku, jako wiodącym warzywie uprawianym tutaj u nas, musimy pamiętać i musimy go promować. Kościerzyn przez jeden dzień stał się swoistą stolicą ziemniaka, którego mnogość odmian prezentowali wystawcy. Ziemniaki można podzielić na kilka grup. Grupa bardzo wczesna, jeżeli chodzi o wczesność tych ziemniaków, to jest grupa bardzo wczesna, wczesna, średnio wczesna i późna. W tych grupach jeszcze można podzielić na ziemniaki jadalne, skrobiowe i pod przetwórstwo, czyli na frytki, na chipsy i różnego rodzaju półprodukty, grysy ziemniaczane i tak dalej. W takim rejonie jak rejon sieradzki, tutaj jest największa grupa producentów, jeśli chodzi o ziemniaka jadalnego, w związku z czym organizowanie tego typu imprezy w takim rejonie, bardzo dobry pomysł. Można było spróbować różnorodnych potraw z ziemniaka, które zostały przygotowane przez panie z okolicznych kół wiejskich. Nie zabrakło też akcentów kulturowych. To jest też święto folkloru, bo przyjeżdżają przecież z całego regionu zespoły ludowe. Mieliśmy tutaj pokaz kapeli, ale i twórcy ludowi, więc będą i koronki, i wycinanki, typowe dla sieradzkiego pająki. To trzecia edycja, myślę, że będą kolejne, bo trzeba zauważyć, że one z roku na rok są większe. Czyli jak się buduje markę, to systematycznie z roku na rok jest wtedy większy odzew, jeżeli chodzi o zwiedzających. Na polu obok Kościerzyńskiego Oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się prezentacja maszyn do zbioru i uprawy ziemniaków. W jednej z sal zaprezentowano odmiany ziemniaków oraz ich najczęstsze choroby i szkodniki. Tutaj może zobaczyć te objawy chorób i szkodników. Oczywiście są takie bulwy, na których występuje kilka objawów i te objawy może skonsultować z pracownikami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, ponieważ powiat sieradzki, powiem tak, że przoduje w produkcji ziemniaka. Jest tu dużo dobrych producentów i w tym momencie możemy skonsultować, pomóc im zdiagnozować choroby czy szkodniki. Mamy mikroskop, mamy również tutaj okazy takie, które można obejrzeć pod mikroskopem. Kościerzyński Dzień Ziemniaka pokazem kulinarnym uświetnił Jan Kuroń, który zaprezentował zupę kremporową zagęszczoną ziemniakami oraz kotlety rybno-ziemniaczane. Z kulinarnego punktu widzenia ziemniak daje pole do popisu. Wystarczy spojrzeć na kuchnię hiszpańską, gdzie mamy tortilla de patata, gdzie mamy patatas bravas. Nie są to jakieś Himalaje kulinariów, ale są to bardzo przyjemne potrawy. W kuchni indyjskiej ziemniak też jest bardzo popularnym składnikiem. Co pokazuje też, że można go bardzo fajnie formować, bo każda kuchnia ma swoją specyfikę, różne potrawy. I ziemniak pod tym względem jest rewelacyjny, że można go formować smakowo, bo on swojego jakiegoś wyraźnego smaku nie ma. Więc to jest kwestia naszej wyobraźni, no i funduszy też często, jak my go zaprezentujemy biesiadnikom. Także faktycznie z ziemniaka można dokonywać cudów. I tutaj faktycznie mamy pełne pole do popisu. Dużym zainteresowaniem wśród przybyłych cieszyły się konkursy, m.in. rzut pyrką do kosza, najcięższa kościerzyńska pyrka czy najdłuższa obierka z pyrki. Myślę, że każdy ziemniak ze względu na swoją specyfikę, jedne są bardziej kruche, jedne są bardziej takie plastyczne. Poza tym to samo jest ze skórką, jeśli ziemniak jest większy, obiera się go zupełnie inaczej niż ziemniaka, który jest mniejszy wielkościowo. Czyli można powiedzieć, że każda gospodyni domowa ma taką praktykę? Myślę, że tak. W domowym systemie się obiera jak najcieniej, żeby więcej ziemniaka zostało. Poza tym pod skórką zawsze mówi się, że jest najlepsze. A konkursowo musi być gruby, żeby skórka się nie przerwała. Przybyli mogli też zakupić drzewka ozdobne i krzewy. Impreza o charakterze rolniczym nie mogła obyć się bez muzyki ludowej.